Cześć, z tej strony Manu ponownie. Jestem się u mojego kolegi Arka. Przedstaw się. Yo. Skromnie. Zobaczcie, trzymam na ręce lancetogłowa mlecznego, bardzo ładny wężyk. Nie jest jakiś gigantyczny. Mam grzeczny. Niedługo będzie przechodził wylinkę, więc może mieć trochę wyblakłe kolory, ale wąż jest naprawdę złap. Kurde, nie chcę złapać. O, wąż jest naprawdę zacny, zobaczcie sami. Bardzo fajny wężyk. W ogóle pokażę wam, jak wygląda jego w pokoju. Proszę. Tu jest... Nie chcę złapać. Tu jest jedno terrarium. To jest właśnie terrarium lancetogłowa mlecznego. A zaraz obok ma drugie terrarium, w którym znajduje się boa tęczowy. Jest... To młody osobnik, w podobnym wieku do tego lancetogłowa, ale jest naprawdę bardzo ładny. Tutaj można zobaczyć jeszcze kilka wylinek jego. Ma także myszy. Gdzie są myszy? Tam są myszy. Nie, nie są myszy. Tu są myszy, proszę bardzo. Zobaczmy. No, to jest wszystko karmówka. Proszę, ile wylinek. Naprawdę fajne węże. A, i mam dla was dobrą wiadomość. Gekona już mam w domu. Niestety nie mam jeszcze dla niego terrarium, bo mnie trochę oszukali, więc terrarium przyjdzie w następnym tygodniu, ale gekona mam, więc jak wrócę tylko do domu, wrócę za jutro prawdopodobnie. Znaczy jak to nagrywam, to już będę w domu, ale w każdym razie postaram się wam rzucić szybko filmik. A co do filmiku z unboxingu modliszki, nie wiem kiedy on się pojawi, wiem, że go obiecywałem, ale niestety... Nie mogę go znaleźć nigdzie na komputerze, tego pliku z tym filmem, dlatego jeżeli go znajdę, to go wam wrzucę. No, to siemanko, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć ponownie, udało mi się wyjąć boa tęczowego, właśnie kolega mi go wyjął. Niedawno jadł myszy, jest naprawdę dość spory. Jak no tak młodego osobnika, głównie chodzi mi tu o grubość, nie o wielkość. Jest naprawdę bardzo fajny wąż. Tym jęzorem. O, jak fajnie. Pozycję odwala. Śmieszny wąż. Piękny wąż, tak, tak. No tak. Cześć. Dobra, do następnego, siema.